Cześć dziewczyny, sorry, że tak długo mi nie było, ale nie dałam rady nakręcać filmików, ponieważ w moim życiu się dzieje teraz dosyć sporo takich rzeczy, które utrudniają mi po prostu nagrywanie filmów, ale co jakiś czas będę się do Was odzywać, co jakiś czas będę nagrywać filmiki. Mam nadzieję, że teraz będzie trochę częściej, chociaż zobaczymy jak to będzie, nic nie obiecuję, bo zawsze jak obiecam to potem nie chcę to wyjść. Także dobra, dzisiaj tak jak powiedziałam, chociaż nie wiem czy powiedziałam, bo już ten wstęp nagrywam po raz setny, wyszłam z wprawy po prostu. Mam statyw, żebyście widziały ten statyw, to jest taka drabinka, wiecie, drabinka pokojowa można powiedzieć, z trzema szczebelkami i na trzecim szczebelku właśnie wy stoicie. Więc dobra, mam taką podstawkę na pilota tutaj. Słuchajcie, dzisiaj zapraszam Was na makijaż, no to będzie w ogóle nie makijaż, tylko taki można powiedzieć połowa porannego makijażu, ponieważ makijaż oczu już mam. On jest bardzo nudny, naprawdę masakrycznie prosty, więc nie chciałam Was zanudzać. Powiem Wam tylko co użyłam i powiem Wam tak, ten makijaż, który dzisiaj Wam pokażę, noszę dzień w dzień, codziennie, mimo tego, że ten podkład, który używam aktualnie, jest to podkład, który wiadomo, że nie powinno się stosować codziennie go, tylko na jakieś większe okazje, ale ja się po prostu w nim na nowo zakochałam, ponieważ ja ten podkład już miałam dwa razy. To jest moja trzecia butelka, tylko że miałam go naprawdę 100 lat temu, wróciłam do niego, ponieważ ostatnio trochę mnie zaczęło wysypywać znowu, na jednym policzku, bo na drugim jakoś tak nie, ale na jednym policzku. Wydaje mi się, że ja zawsze tak mam, że jak się kończy lato, zaczyna się jesień, to na mojej cerze po prostu moja cera zaczyna wariować i zaczynają się pojawiać jakieś tam niedoskonałości. Zawsze tak mam, teraz też lato się skończyło i znowu coś zaczęło mi się pojawiać na tych policzkach, więc walczę oczywiście i piciem wody, i odpowiednią dietą, to tak od środka. Walczę oczywiście kwasami, znaczy kwasem takim glikolowym z Bielendy. Mam zamiar sobie kupić na sezon właśnie zimowy jakiś. Wyłączy mi się aparat, nie wiem w którym momencie. Zaczęłam mówić o kwas glikolowy, w tym momencie używam ten z Bielendy, serum z kwasem glikolowym i witaminą C i to jest naprawdę świetny produkt, ponieważ bardzo ładnie mi wysusza wszystkie tutaj nieskonałości na skórze. Jak widzę, że już coś zaczyna się dziać, wystarczy, że jedną noc po prostu potrzymam te serum na sobie i na następny dzień wszystko jest pięknie wysuszone, także no uwielbiam ten produkt po prostu. Bardzo dobrze mi się sprawdza, ale zamierzam kupić sobie na ten rok, właśnie na ten sezon zimowy retinol, jakiś produkt z retinolem, zacząć przygodę swoją z retinolem, ponieważ nigdy w życiu tego nie używam, a wiem od Was i nie tylko od Was, od youtuberek, od wszystkich ogólnie, że retinol jest to jedyny składnik, który rzeczywiście działa przeciwzmarszczkowo na naszą skórę, tak dogłębnie. Więc bardzo jestem ciekawa i w ogóle chciałabym zacząć od najmniejszego oczywiście stężenia i słyszałam, że z Sezdermy jest bardzo dobry właśnie serum z retinolem. Jeśli możecie mi coś polecić właśnie z jakimś takim malutkim stężeniem retinolu na początek po prostu, żebym nie zrobiła sobie krzywdy, to dajcie znać w komentarzu pod spodem, pod filmikiem. Bo na razie to tak jak mówię, serum z kwasem glikolowym naprawdę świetnie mi działa i w zeszłym roku pierwszy raz właśnie używałam kwasów na swoją skórę. Wcześniej tego nigdy nie robiłam. Musiałam wstać, żeby coś podnieść tutaj z góry. Słuchajcie, jeżeli chodzi właśnie o teraz, zaczynam już makijaż i wszystko Wam pokażę co i jak. Jeżeli chodzi o pielęgnację, to ten podkład, który teraz używam, naprawdę jest dosyć ciężki, ale też trzeba go też umieć nałożyć, tak moim zdaniem. On potrafi zrobić maskę, ale potrafi naprawdę przepięknie wyglądać na skórze i wszystko zakrywa, prawie że. No on też nie jest jakiś, nie wiem, szpachla, nie wiadomo co. Tak jak mówię, no w zależności od aplikacji, od sposobu nakładania tego podkładu i ilości, jak się nałoży na twarz. Tak czy siak, nakładam najpierw, myję sobie skórę rano, potem tonik z Ziai, w tym momencie używam ogórkowy, ale to w łazience stoi. Używam sobie takiego serum z Guerlain, to jest super aqua serum. Miałam trzy opakowania, to już jest trzecie, ostatnie moje opakowanie, już też resztka. Bardzo dobry produkt. Cholernie drogi, co prawda, ale naprawdę świetny produkt. Dobrze nawilża skórę, zostawia warstewkę taką bardzo fajną, delikatniuteńką na twarzy. Troszeczkę jakby wygładza takie drobne jakieś tam niedoskonałości na skórze, takie mam wrażenie. I tak jak mówię, o i nawilża.
To, co jest najważniejsze, jest naprawdę nawilżający, fajny produkt, który mi się sprawdza. Ale na niego i tak stosuję krem. To już jest końcówka, to już mam resztkę, ale dzisiaj go nałożyłam. To jest krem 45+, z Biolik. Ja mam ogólnie nawet nie 35+, bo w tym roku dopiero kończę 35 lat, ale to nie są jakieś takie zbyt zaawansowane moim zdaniem kosmetyki, więc wolałam podbić tą cyfrę, tak nie 35+, kupić krem tylko 45+, żeby lepiej troszeczkę zadziałał na skórę. Więc to jest krem ujędrniająco wygładzający na dzień. I też dobrze mi się sprawdza i w tym momencie właśnie te dwa produkty mam na sobie. Jeśli chodzi o oczy, przyczepiłam się po prostu, dziewczyny, jak kupiłam tą paletę, to normalnie nic innego nie używam, nic kompletnie, nic. To jest cudeńko dla mnie, to jest paleta taka idealna na co dzień, po prostu do makijażu, takich momentalnych, że jeden cień, ja nakładam ogólnie bardzo często dwa cienie, a czasami mi się zdarza trzy. Dzisiaj mam akurat trzy, ale pokażę Wam co i jak. To jest paleta z Huda Beauty, ta Smoky Obsession. To są takie cienie, słuchajcie, te cienie są po prostu przepiękne. Jak to się mieni na powiece, jaka to jest masełkowa, przepiękna formuła, pigmentacja. O Jezu, uwielbiam, uwielbiam i te kolory przepiękne są. Więc tak, moim ulubionym dziennym cieniem na co dzień to jest właśnie ten cień tutaj. To jest cień, który mam aktualnie na sobie. Ja go nakładam paluchem, dlatego nie widać tutaj faktury pędzelka w ogóle. Ja go nakładam palcem na powiekę ruchomą, troszeczkę w załamaniu. Potem lekko w załamaniu rozcieram go tym cieniem tutaj, czyli matowym takim brązikiem. I przyciemniam linię rzęs górnych. Właśnie robię kreskę tym czarnym cieniem tutaj, to jest najpiękniejsza, najbardziej napigmentowana, przepiękna, taka prawie że masełkowa czerń. Jest śliczny ten cień, naprawdę przepiękny, tylko że ja go też nakładam i delikatnie go tak rozcieram, żeby on nie był taki, wiecie, mocno czarny, ale właśnie taki makijaż najczęściej stosuję. Zamiennie, bardzo rzadko, ale czasami mi się zdarza, zamiennie za ten cień, użyć albo tego, albo tego. Tego kilka razy już używałam, tego ze dwa razy, ale najczęściej sięgam po ten. No, ten widzę, że też jest używany, ale ja chyba nie pamiętam, żebym go miała na powiece, może swatcha robiłam, tylko i wyłącznie. A tak to właśnie jest ten cień, ten, czasami gdzieś tam przyciemniam jeszcze zewnętrzny kącik tym, ale rzadko kiedy. To najczęściej jest właśnie ten cień i ten. To są te dwa cienie, które w każdym makijażu od ostatniego miesiąca, może nawet więcej, mam na sobie. Po prostu uwielbiam, ubóstwiam. I pokażę Wam w już przybliżeniu teraz tusz do rzęs, którego też uwielbiam. To jest tusz z Benefitu. Dostałam próbkę. Spójrzcie, to jest po prostu próbeczka. Nazywa się Roller Lash. Świetny, wydłużający, podkręcający, pogrubiający tusz, nadający taki efekt sztucznych rzęs, że po prostu żaden tusz mi tego nigdy nie dał. Uwielbiam go, nie kruszy się, cały dzień się nie kruszy, rzęsy nie opadają, no, da się go warstwować i jest genialny. Szczotka jest taka fajna, wywinięta z silikonowego włosia. Przed tymi cieniami nie stosuję żadnego korektora, nie nakładam nic, nakładam tylko ten krem taki z leciuteńkim zabarwieniem z marki Nuxe. Tylko i wyłącznie to. Nakładam go na powiekę, potem paluchem ten cień, troszeczkę tutaj kreskę sobie wyciągam właśnie tym czarnym cieniem, tuszuję rzęsy i to jest wszystko. Jeśli chodzi o dolną powiekę, nie maluję dolnej powieki. Bardzo często mi powtarzałyście i dopiero niedawno zrozumiałam, że macie rację, że mocno mi postarza po prostu przyciemnianie dolnej powieki i nawet gdy ją przyciemnię jasnym cieniem, to daje to takie wrażenie przy moich rzęsach, bo ja mam rzęsy dość długie na dole i takie, wiecie, jak ja je pomaluję tuszem do rzęs i nałożę jeszcze jakikolwiek nawet jasny cień, znaczy nie jakiś biały, tylko wiecie, taki jasny brąz na przykład nałożę na dolną powiekę, to jest wrażenie, jakbym miała po prostu czarną krechę tutaj na dolne powiece. Nie wiem czemu, przez tuszowanie rzęs po prostu taki efekt jest. Albo musiałabym mocno podkreślić tutaj, mocniej mogłabym podkreślić dolną powiekę, ale już tuszować rzęs wtedy bym nie mogła, bo wtedy ten efekt jest taki mocny bardzo. Więc tylko dolne rzęsy sobie tuszuję, nie maluję tam żadnymi cieniami i na razie mi to wystarcza. Zobaczymy jak będzie dalej. Więc to tak. I teraz jeżeli chodzi o makijaż twarzy, pierwszą rzeczą jaką robię, to używam... Nie za często, ale staram się używać, ponieważ kupiłam ten produkt. Jedyne, co mi w nim nie pasuje, może dwie rzeczy. Jedna rzecz, że on jest dosyć tłusty. W sensie takim, że jak nałożę makijaż na siebie i spryskam tym produktem,
teraz mi się bateria wyłączyła, matko. Dobra. Jestem podekscytowana, bo już dawno do Was nie gadałam, dlatego wiecie, cała się trzęsę po prostu z tego ekscytacji, bo bardzo lubię nagrywać, bardzo się cieszę w ogóle, że nagrywam, no. Więc dobra, słuchajcie, jeżeli chodzi o właśnie o ten produkt, dwie takie rzeczy, za które go nie lubię, to jest w ogóle, żebyście wiedziały, to jest ta mgiełka Glam Glow, Glow Setter się nazywa. Ja ją kupiłam na promocji w Douglasie i ona kosztuje około, już nie pamiętam dokładnie, ja Wam, wiecie co, ja postaram się nagrać haul. I Wam wszystkie kosmetyki pokażę, ceny mniej więcej, jak tam gdzieś na pudełkach mam, to pokażę Wam po prostu, ile one kosztowały. Wiem, że ja ją kupiłam na sporej promocji po prostu. Była chyba, to były kosmetyki miesiąca, czy coś takiego, już nie pamiętam, w Douglasie właśnie. Więc tak, jeśli chodzi o tą mgiełkę, to ona tłuści mi makijaż. No nie jestem w stanie po prostu zrobić makijaż, przepudrować sobie twarz i psiknąć tym produktem, ponieważ za chwilę wyglądam tak, jakbym się wysmarowała smalcem. Może i scala ten makijaż, ale on zostawia tak jakąś dziwną, tłustą warstwę na mojej skórze, że no nie jestem w stanie po prostu po makijażu nim sobie wypryskać twarzy, bo za 2 godziny po prostu potrzebuję przepudrowania. No, to tak. I druga sprawa, jego zapach. No nie wiem, jestem chyba jedyną osobą, której po prostu ten zapach tych kosmetyków i mam jeszcze Glow Starter z właśnie Glam Glow, ten krem taki rozświetlający, mam kolor nude, kompletnie go nie używam. No, ten zapach mi po prostu drażni, nie podoba mi się. No nie wiem, jakiś taki jest mdły, strasznie mdły, okropnie mdły. Więc no, jeżeli chodzi o tą mgiełkę, to jestem w stanie jeszcze sobie nią tam wypryskać twarz przed makijażem. I dlatego to robię, ponieważ właśnie potrzebuję, żeby moja skóra była bardzo mocno nawilżona właśnie pod tym podkładem, z którego zaraz będę stosować. I to, co jeszcze jest fajne w tej mgiełce, co bardzo lubię, to jest to, że ona ma ten rozpylacz tak delikatny, jak żaden inny. Ja kilka już tych mgiełek przerobiłam w swoim życiu, ta jest najdelikatniejsza. Po prostu jak się pryskam, to mam wrażenie, jakbym tutaj nic nie miała. Ale jak patrzę, no to widzę, że tam te kropeleczki takie delikatne są. Znaczy może nie kropelki, tylko wiecie, że jest mokra ta twarz. Ale normalnie nie czuć tej mgiełki praktycznie na twarzy. Nie ma takich, wiecie, chluśnięcia takiego. I ona zostawia taką bardzo delikatnie tłustawą, taką może nie tłustawą, lepkawą warstewkę na twarzy. Więc lekko poczekam, aż ona tutaj przeschnie. I znowu nie zwilżyłam gąbki. Czy Wy też tak macie, dziewczyny nagrywające, jak robicie makijaż, jak siadacie już, zaczynacie gadać i chcecie nakładać podkład, to się okazuje, że gąbki macie niezwilżone? Jestem z powrotem, jeszcze sprawdziłam, czy mam mikrofon włączony, bo dopóki nie miałam mikrofonu takiego nakładanego, no to wszystko ok było, zawsze jak puszczałam, to się nagrywało. A ostatnio też próbowałam nagrać filmik któregoś razu i nie włączyłam dźwięku po prostu i normalnie odechciało mi się nagrywać. Już więcej ten filmik nie nagrałam, tamtego filmiku, bo to był w sumie pierwszy raz i to było nie recenzja, tylko demonstracja, pierwsze wrażenie dwóch produktów Giorgio Armani'ego, nowego tego podkładu takiego w poduszeczce i nowego pudru, też właśnie tej samej marki z serii Neo Nude. To było pierwsze wrażenie, niestety nagrało się bez dźwięku, także no masakra. Jeśli chodzi o podkład, to kupiłam podkład, no kilka mam tych podkładów nowych, których na zmiany używałam, ale odkąd kupiłam ten, używam go non-stop, po prostu uwielbiam. On się cudownie trzyma na twarzy i to jest naprawdę jego ogromna zaleta. Ogromna zaleta, to jest po prostu podkład nie do zdarcia. Nawet cieniutką warstewkę nałożycie, nie zakryje Wam wszystkiego na twarzy. W sensie takim, że ja słyszałam nieraz i Wy pewnie też słyszałyście, że to jest podkład szpachla, ale tak nie jest, dziewczyny. To jest ten Double Wear, Estée Lauder Double Wear. I to jest podkład, który jak nakładam go gąbeczką w cieniutkiej warstwie, to on przepięknie wygląda na skórze. Cudownie się z nią łączy, przepięknie zakrywa wszystko. No cudowny jest po prostu, uwielbiam go naprawdę. W miejscach, gdzie nie potrzebuję, nakładam go taką cieniusieńką warstewką i nawet taka cieniuteńka warstewka jest w stanie przepięknie wyrównać kolory cery. Jakieś takie przebarwienia delikatne, jakieś wiecie, zaczerwienienia i tak dalej. Uwielbiam go, a jak na przykład tutaj mam większe nieskonałości na boku, to trochę go doklepuję. I to jest podkład, który jest naprawdę idealnie się trzymający przez cały dzień. No. Nie ma drugiego takiego. Naprawdę nie ma. Już tyle podkładów przeżyłam w swoim życiu.
I wiecie, że ja bardzo często używałam przez dłuższy czas bardzo lekkich podkładów, takich wiecie, ja się świeciłam po kilku godzinach, poprawiałam się w ciągu dnia, bądź nawet nie, ale to wiecie, no ten makijaż nie wygląda najlepiej, w tym wyglądam cały dzień idealnie. No, po prostu ideał. To jest cudowny podkład dla mnie. Żadnych właściwości odżywczych on niestety nie ma. Trzeba go naprawdę nakładać na bardzo dobrze nawilżoną skórę. Na taką wygładzoną, bez żadnych suchej skórki ani nic, żeby on tam nie podkreślił niczego. On też nie jest takim podkładem, który daje taki całkiem tępy mat. On jest, no jest matowy, ale bardziej bym powiedziała, że on jest taki matowo naturalny. On troszeczkę tak gdzieś, gdzie niegdzie się tak świeci bardzo ładnie, nie mocno czy coś, tylko taką ładną daje poświatę po prostu na skórze, jak się na przykład ruszamy czy coś. Ja go zaraz nałożę, zobaczycie. I cały dzień się trzyma, i nie rozwarstwia się, i nie wałkuje się, i nic się z nim nie dzieje, nie wiecie, jak to się nazywa, taki nie waży wam się, o, zapomniałam słowa. A, jeżeli właśnie chodzi o niego, kupiłam sobie kolor 1W2 Sand i kolor jest przepiękny, bo nie ma on grama różowego odcienia, ale też nie jest to kolor bardzo żółty, taki nienaturalnie żółto-słoneczny. On jest taki, bym powiedziała, przytłumiony żółty. Bardzo ładny kolor i przepięknie wygląda na skórze, mojej skórze przynajmniej. Poza tym, wydaje mi się, że ten kolor, bo ja ten podkład w tym kolorze miałam kilka lat temu. Wydaje mi się, że on się trochę zmienił, że w ogóle formuła się zmieniła tego podkładu. No mam wrażenie, że po prostu lepiej wygląda teraz na mojej skórze niż kiedyś. Takie mam wrażenie po prostu. Ale mimo wszystko, on jest troszeczkę dla mnie za jasny. Tak ciutkę, ale jest. Mogłabym go używać, mogłam go troszeczkę przyciemnić tam bronzerem, ale mimo wszystko używam go z tym przyciemniaczem, zmieniaczem koloru, tonu z NYXa. To jest Pro Foundation Mixer i ja mam go w kolorze Olive. I to jest prześwietny produkt, który tak samo używam praktycznie z każdym podkładem w tej chwili, ponieważ jak się trochę opaliłam, wiecie, przez te słoneczko, przez te lato i tak dalej, w tym roku naprawdę słońce, no, dopieszczało nas niesamowicie, więc wszystkie podkłady mam po prostu za jasne, chociaż może nie wygląda to tak w kamerze, bo nie jestem jakaś mocno palona, ale wiecie, o co chodzi, no po prostu wszystkie podkłady mam za jasne i zawsze do nich używam właśnie tego miksera ciupkę, no to jest po prostu, no to łepeczek od szpilki, załóżmy. Naprawdę maleńka ilość po prostu tego produktu wystarcza, żeby przepięknie zmienił ton podkład, żeby troszeczkę się przyciemnił. Wiadomo, jeżeli macie bardzo biały podkład, a jesteście opalone, no to musicie go więcej nałożyć. Natomiast no, ja potrzebuję tak minimalnie, tak pół tonu po prostu zmienić, przyciemnić w podkładzie. I plus tego, on jest w kolorze Olive. I to jest kolor, który jest ciepło-chłodny, po prostu. To jest oliwkowy, centralnie tak jak jest napisane, oliwkowy. On daje taki ciepły, ciepły odcień, ale nie słoneczny, tylko taki ciepło, lekko idący w zieleń, w szarość, taki wiecie, nie w pomarańcz, nie w czerwień. Jest świetny produkt, jest jego bardzo dużo tutaj, 30 ml, używam go co najmniej od miesiąca, co najmniej i nie widzę w ogóle tutaj zużycia, naprawdę ciupeńka wystarczy. Więc ja sobie robię tak, że oczywiście ten podkład nie ma pompki, wiadomo, trzeba go zmieszać, wstrząsnąć. Nalewam sobie go na dłoń. Hop. Jakbym nakładała go palcami, to bym go jeszcze mniej nałożyła na dłoń, bo ta gąbeczka trochę go wsiąknie jednak. Ale mimo wszystko do tej porcji nakładam odrobinkę. Oj, nawet za dużo nałożyłam. Taką kropeczkę po prostu tego przyciemniacza. Troszeczkę. Łączę na dłoni. I ten odcień właśnie tego podkładu też robi się taki bardziej właśnie chłodno-ciepły. Nie wiem, jak wam to powiedzieć, taki po prostu lekko zielonkawy, bardzo ładny ma odcień. I sobie go, zobaczcie, nakładam, wklepuję. On tak nałożony taką lekką warstewką, delikatną taką cienką, bardzo ładnie właśnie ujednolica kolory cery, jakąś taką pigmentację poprawia, jak na przykład, nie wiem, jestem dziś zaczerwieniona, czy jakieś tam, nie wiem, mam delikatne przebarwienia, no to on to fajnie zakrywa, a na takie właśnie większe jakieś te sprawy, no to muszę go trochę dołożyć, doklepać. Ale też, tak jak mówię, nie nakładam go w dwóch warstwach na przykład na całą twarz, tylko troszeczkę na całą, a resztę trochę doklepuję.
na uszy. Zamknęłam okno, jest mi dość ciepło, gorąco, więc uszy mam czerwone. Ogólnie jakaś jestem zaczerwieniona. Chyba przez tę ekscytację taką, wiecie. Ja zawsze jak jestem, nie wiem, poddenerwowana czy coś, to mi się takie plamy robią tutaj na skórze. Ale przywykłam do tego. No i spójrzcie, to jest jedna warstwa taka wklepana. Zobaczcie, jakie on ma ładne wykończenie. On wcale nie jest taki bardzo matowy. On bardzo ładnie wygląda na twarzy. I jak się go aplikuje właśnie gąbeczką, oj, wygląda pięknie, bo nie jest naprawdę. Dziewczyny, wiem, że to jest Double Wear i wiem, jakie jest przekonanie, ale dziewczyny, jak się go nałoży taką fajną ilością, nie za mocną, ale taką, no, zasłaniającą co nieco, to skóra wygląda idealnie. Po prostu nie jest ten podkład mocno widoczny na twarzy, jak mamy nawilżoną twarz. No, no ja go naprawdę, mogę powiedzieć, że prawie, że go nie widzę na skórze. Takie, tak mogę Wam powiedzieć. Wygląda bardzo naturalnie, bardzo ładnie wygląda ten podkład na twarzy. I cały dzień to jest po prostu jego... Ja uważam, że jego największą zaletą to nie jest jego krycie, chociaż krycie też ma bardzo dobre, ale to nie jest wcale jego krycie. To jest... Jego zaletą jest to, że on się naprawdę mur beton trzyma cały dzień. To jest jego zaleta właśnie. I nie ciemnieje, nie zmienia kompletnie koloru przez cały dzień, jest identyczny. Nakładam sobie go troszeczkę jeszcze tutaj na te nieskonałości większe. Muszę sobie go jeszcze trochę dołożyć, bo tutaj mi wszystko ta gąbka wsiąknęła. Tak przelecę, o, po całości. On po chwili tak rzeczywiście troszeczkę zastyga na twarzy, ale on tak zastyga przyjemnie. I przynajmniej jak nie mam wysuszonej skóry. Nie ma tego ściągnięcia, ale jest czuć takie przywieranie tego podkładu, że no widać, że to jest długotrwały po prostu podkład. I powklepuję go trochę. Najpierw chwilę zaczekam, aż on tak złączy się ze skórą. Trochę się trochę zastygnie i dopiero potem będę go rozcierać. No naprawdę, nakładany gąbeczką nie wchodzi w żadnego pora, struktury skóry nie podkreśla. No i spójrzcie. Te nieskonałości większe to mi przebijają jeszcze, ale ja naprawdę już nie wymagam. Też nie nakładam go taką, wiecie, szpachlą, grubą warstwą, żeby tam wszystko zasłonić. Ja po prostu włosami to zasłaniam. Tak szczerze, bo no te kropki mam takie odstające, to nie są, wiecie co, bo on pięknie by sobie poradził z płaskimi rzeczami, ale te odstające rzeczy no niestety będą widoczne. I teraz korektor. Jeśli chodzi o ten korektor, który zaraz Wam pokażę, to jest nowość. I to jest, znaczy może taka nie aż taka straszna nowość, ale dosyć nowy jest, jeżeli chodzi o korektor tej marki ogólnie. Słuchajcie, ja go używałam pierwszy raz, jak go kupiłam, to strasznie mu się przyglądałam. I chyba to nie było dobre, żeby się tak mu przyglądać, ponieważ on w porównaniu z korektorami, które używałam do tej pory, czyli z takimi korektorami bardzo nawilżającymi, lekkimi, z pielęgnacyjnymi składnikami w sobie, takimi mocnymi pielęgnacyjnymi, no to on jest bardziej wysuszający, znaczy bardziej taki suchy, można powiedzieć. Nie ma w sobie aż tyle pielęgnacji jak tamte korektory. I jakoś tak sobie pomyślałam, że nie, chyba on wysuszać będzie i go odłożyłam. Ale za jakiś czas skończył mi się jeden korektor, którego używałam namiętnie i bardzo go lubiłam, i wróciłam do niego. I dziewczyny, szok. Przepięknie kryje, cudownie wygląda, nie wysusza, ale nie nawilża. To jest korektor, pod którego trzeba nałożyć kremik po prostu jakiś nawilżający. Wiadomo, pod każdy go nakładamy, ale chodzi o, że troszeczkę bardziej może bogatszy czy coś, chociaż nie zawsze. Jest to korektor, który na pewno nie daje nawilżenia, ale jest taki bardziej neutralny dla skóry. Taki, który nie przesusza, ale też nie nawilża. Przynajmniej mojej skóry pod oczami. Pięknie kryje, przepięknie wygląda cały dzień, nie zbiera się praktycznie w ogóle w załamaniach. Odrobinę gdzieś tam, wiecie, w tych największych takich szparkach, no to każdy się korektor zbiera, umówmy się. Ja go też nie pudruję. Przez cały dzień kolor wygląda pięknie, kolor jest przepiękny, w ogóle kolorów jest mnóstwo i są przepiękne te kolory. To jest mowa o najnowszym korektorze z Too Faced, Born This Way. I to jest korektor, który ja mam w kolorze Snow. Były dwa kolory takie najjaśniejsze, ja się pomiędzy tymi dwoma zastanawiałam, wzięłam ten ciemniejszy i nie żałuję, bo jest świetny. No, w ogóle zobaczcie, jaka jest pojemność. 15 ml, to jest ogromne opakowanie. Ogromne. Ogromna też szpatuła. Taka. Tego korektora
należy, przynajmniej nie tyle, że należy. Ja go nakładam bardzo mało. Ja go nakładam po prostu kropka, kropka, rozcieram i on daje tak cudowne krycie. Cudownie wygląda, rozświetla tą skórę, naprawdę jest bardzo fajny i też nie jest to korektor, który jest zastygający, ani też taki, który się mocno świeci. Jest bardzo neutralny po prostu dla makijażu, dla skóry jest świetny. No, jak pierwszy raz go używałam, niekoniecznie bym go Wam poleciła. Jakbym go nagrywała wtedy pierwsze wrażenie, to bym nie polecałabym Wam go. Wtedy takie miałam odczucie. Natomiast widzicie, no te pierwsze wrażenie, jak one wyglądają, jak one wypadają na tyle całego życia. No, w tym korektorze po prostu zakochałam. Jest prześwietny. Jeżeli macie ochotę właśnie na korektor, który kryje praktycznie wszystko, cały dzień dobrze się trzyma, nie ciemnieje pod oczami, no, bardzo serdecznie go polecam, naprawdę. I spójrzcie, ja go nakładam, o. Kropka, kropka. Czasami go też dokładam. Nie w ciągu dnia, bo nie mam takiej potrzeby, ale wiecie, jak go rozsmaruję troszeczkę za mało, mi się wydaje, że jest rozświetlona, ta skóra zasłonięta, to trochę go jeszcze tam doaplikuję. W porównaniu do Narsa, tego wiecie, Radiant Creamy Concealer, to ten ma lepsze krycie. Nars ma ciut gorsze, naprawdę ten jest świetnie kryjący. Może ze względu na to, no nie wiem, takie mam wrażenie, że ten chyba nawet lepiej kryje niż tamten Nars. Trzyma się tak samo. Tamten Nars jest troszeczkę bardziej taki suchy. Suchy po prostu, suszej wygląda pod oczami. Ten wygląda naturalnie. On też nie wygląda jakoś mokro, bardzo nawilżająco, ale nie wygląda źle. On po prostu tak wygląda ładnie. Nie jest ani zbyt mocno świecący, ani zbyt matowy. Wygląda świetnie. Tutaj muszę go troszeczkę jeszcze doaplikować. Ta aplikacja tą szpatułą odpowiada mi. Nakładam go i pod oczy, i troszeczkę w kształcie tego trójkąta. Można go trochę tutaj nałożyć, tak na środek twarzy, na nos. Bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba. Wydaje mi się, że w aparacie wygląda dużo jaśniej niż w rzeczywistości. Ten odcień jeden jest jeszcze jaśniejszy od niego, kolorek. Ten, tak jak mówię, nazywa się Snow. I na rok co najmniej mi starczy. Jest ogromny i bardzo się z niego cieszę. Bardzo, bardzo. I to będzie to. Jeśli chodzi o ten podkład z Estée Lauder, to ja go nie pudruję. Jak inne podkłady, takie bardziej nawilżające, muszę przypudrować, jego w ogóle nie muszę. On przez cały dzień wygląda świetnie. On też nawet po kilku godzinach nie wybłyszcza mi się aż tak. Nie stwarza takiej, nie daje wrażenia, że ta cera się pod nim dusi. Że ona po jakimś czasie aż wydziela tego sebum więcej niż normalnie, bo musi się jakoś tam, wiecie, nie wiem, obronić przed tym podkładem. Takie mam wrażenie po niektórych podkładach, że moja cera się po prostu dusi w nich. Natomiast ten jest naprawdę taki fajny, neutralny na tej mojej skóry. I ładnie wygląda cały dzień, tak jak mówię, troszeczkę tam gdzieś po jakimś czasie zaczyna się delikatnie świecić, ale to tak ładnie po prostu ta cera wygląda, naprawdę, bardzo ładnie. Troszeczkę bardziej się błyszczę niż w tym momencie, ale nie ma tego takiego tłustego czegoś na twarzy. Także bardzo go lubię i nie muszę go pudrować, to jest plus. I teraz bronzer z Guerlain. Jejku, dziewczyny, jak on pięknie pachnie. To jest zapach takiego olejku do opalania, ale nie kokosowego. Przepięknie pachnie ten produkt. To jest ta terakota, którą Wam pokazywałam w jednym z ostatnich moich filmików. Ostatnich, ale to było półtora miesiąca temu, jak nie lepiej. Jest to terakotka, która się nazywa 01 Clear Door, czyli Light Warm. To jest Clear Door, ukośnik Light Warm. 01. I to jest, nazywa się dokładnie terakota Light. I to są raz, dwa, trzy, cztery. Cztery kolory ma. Taki brzoskwiniowy, jasny, oliwkowy brąz, ciemniejszy oliwkowy brąz i ten po środku to jest taki też oliwkowy brąz, ale bardziej ciepły. On ma właśnie taki bardzo fajny ton, nie za żółty. On jest ładnie ocieplający skórę, bardzo ładnie wygląda. Wygląda przez połączenie właśnie tego brzoskwini
w nim, to daje efekt takiego ładnego bronzeru różu na policzkach. Ładnie odmładza, dodaje świeżości na skórze i wykończenie ma takie satynowe. Nie jest matowy, nie jest pudrowy, nie widać go na skórze takiego, wiecie, pudru, kosmetyku, tylko taki ładny jest kolorek, bardzo ładnie wygląda po prostu na skórze. I oczywiście pędzelka do niego nie wzięłam. Poczekajcie. Jestem z powrotem. Pędzelek mam. To jest pędzelek z Bobbi Brown. Nazywa się bronzer. Więc nakładam sobie i będę nim po prostu ocieplać trochę twarz. Ależ ten podkład ładnie wygląda, dziewczyny. Jak ja na przykład, jak on troszeczkę już tak posiedzi na skórze i tu, gdzie ma wejść, to wejdzie, ja wtedy sobie go tak, o, na przykład w tych zmarszczkach trochę tak przecieram, rozcieram jakby i potem przez cały dzień wygląda świetnie. W tej chwili, tak jak widzę właśnie, na całej twarzy wygląda bardzo, bardzo lekko. Po prostu lekko. Wygląda ten podkład, no lekko, zabijcie mnie, ale ja go praktycznie na twarzy w ogóle nie widzę. Więc dobra. Wszystko zależy, dziewczyny, od aplikacji, jaką będziemy miały. Nakładałam go Beauty Blenderem, tym zwykłym takim, wiecie. Dobra, więc zobaczcie, jak ładnie to terykotko też wygląda na skórze. Bardzo ładnie. I właśnie z tym podkładem też fajnie się zgrywa. Ona pasuje właśnie do podkładów z takim lekko ciepło-oliwkowym kolorze. Bo jak na przykład nakładałam takie bardziej różowe podkłady, na przykład ten Lancome Taint Visionaire i on ma taki bardziej ziemisto-różowy odcień, to z tym kolorem właśnie bronzera mi się gryzło. Po prostu, no, wyglądało to nienaturalnie. A tutaj z tym podkładem właśnie jeszcze ocieplonym troszeczkę właśnie tym mikserem z NYX wygląda to bardzo ładnie wszystko. Tak ładnie się ze sobą łączy kolorystycznie. To mamy załatwione. I teraz przyszła kolej na brwi. I mam następną nowość dla mnie, ponieważ ten produkt to jest chyba milion lat świetlnych w Sephorze, bo to jest marka Benefit i to jest produkt po prostu Gimme Brow. Wygląda tak to opakowanie, ja wzięłam kolor numer 1 i to też był produkt, który był chyba właśnie w przecenie, chociaż nie jestem pewna, może i nie, ale był na takim oddzielnym stędzie właśnie w Sephorze i były kilka właśnie produktów marki Benefit tam do brwi. I właśnie zapragnęłam już dawno, dawno ten kosmetyk i jak go tam znalazłam, bo jak go, wiecie co, jak wchodzę do Sephory, to ja bardzo często na przykład sobie myślę wcześniej, że mam sobie kupić jakiś tam produkt, ale potem jak wchodzę do Sephory, jest nawał tych kosmetyków, różnych produktów i tych kolorów i tak dalej i nigdy tego kosmetyku po prostu nie znajduję. Więc ten akurat mi się rzucił, prawie że na szyję mi się rzucił, ponieważ był no, na stędzie takim, wiecie, na samym środku, więc pomyślałam, o, wreszcie! I sobie go kupiłam. Więc kupiłam sobie numer 1. Tam były 1, 2, 3, 4, 3,5 chyba kolor, 4,5. Jeden, co mi się podobał, to była właśnie ta jedynka i to był kolor jaśniejszy, taki chłodny. Chłodny brązik, taki szarawy. I trójka był też bardzo ładny, taki, chyba trójka. Też taki szarawy właśnie brąz, tylko trochę ciemniejszy. Ja sobie wzięłam ten jaśniejszy, ponieważ ja ogólnie rzadko podkreślam brwi. Znaczy nie tyle, że rzadko, co bardzo delikatnie. Czasami się zdarza w ogóle ich nie podkreślić, ale jak mam podkreślać, to właśnie lubię taki kosmetyk i ten mi się bardzo dobrze sprawdza, bo też już jakiś czas go używam. Prawie, że go w ogóle nie widać na brwiach. Trochę te brwi tak są podrasowane tak bardzo delikatnie, po prostu jakby lekko wypełnione. I ten kolorek taki jest bardzo zbliżony właśnie do koloru mojej brwi. Nie jest za ciemny. Fajny. Naprawdę bardzo fajny produkt. Jak lubicie delikatnie podkreślone brwi, niewyrysowane, bo absolutnie żadnych jakichś takich, wiecie, pomad czy czegoś ja nie będę używać nigdy do brwi. To są kosmetyki, których nie kupię. Kupiłam kiedyś z Inglota taką pomadę i no, sorry, ale nie, to nie dla mnie. Kilka razy tam miałam podejście do niej, ale jednak nie. A to jest takie szybciutkie, nie widać tego na brwiach. Brwi są ładnie ułożone. Cały dzień się trzymają. Naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Przynajmniej dla mnie, no mi się podoba. Więc tak. I żeby nie przynudzać, ostatnią rzeczą, i to będzie rzeczywiście ostatnia rzecz, którą robię w ogóle w swoim dziennym makijażu, to jest pomadka. I ostatnio wróciłam do nudziaka z Marka Jacobsa. Tak, Serian Nude.
To są właśnie te nude pomadki. Kolor 106 Moody Margot. I to jest pomadka lekko nabłyszczająca. Lekko. Dosyć jasna. Trochę wybielająca usta, ale ten kolor jest taki pół jakby przezroczysty. Nie jest taka do końca, nie jest taka do końca mocno kryjąca, że te usta wyglądają nienaturalnie, ale no tak troszeczkę są tak lekko wybielone i mi się ten efekt bardzo podoba. Na dzień, no, to jest mój makijaż na dzień. Podoba Wam się? Dajcie znać kciukiem w górę, w dół. Nie wiem, no mi się bardzo podoba. Pewnie będą słowa krytyki, jeżeli chodzi o ten podkład, ale no, no nie wiem, no dziewczyny, jak ja wychodzę rano, wracam wieczorem i widzę, jak mi się ten podkład pięknie trzyma i pięknie wygląda moja skóra i nie męczę się i też te niedoskonałości, które mi tutaj gdzieś na policzku wyszły, to nie od niego, żeby nie było, bo to wiem, że to nie od niego, więc no mi się bardzo, bardzo to wszystko sprawdza. Jestem szczęśliwa właśnie, że wieczorem jak wracam, makijaż wygląda praktycznie perfekt. A jeżeli chodzi o te cienie, też świetnie się trzymają, żadnej bazy pod niej nie używam, nic kompletnie, nawet korektora, pigmentację mają boską, po prostu no, jedne z lepszych cieni, jakie miałam, nawet wiecie co, ja miałam tą paletkę, dwie nawet z Huda Beauty, sprzedałam te większe palety, kupiłam sobie tą i tamtych używałam, jak kupiłam, to może używałam ze 2-3 razy, a potem w ogóle leżały te paletki, natomiast jak tą kupiłam, to tak przyczepiłam się do niej i ona jest dla mnie ideałem, po prostu ideałem. Ja uwielbiam takie właśnie cienie, jak tutaj są. Jest brudna, przepraszam Was za to, ale używam ją po prostu paluchem i są tak masełkowe, fajne te cienie, że uwielbiam ją po prostu. Szkoda, że ona nie jest tak dostępna zawsze w tej Sephorze, bo ja jej długo nie mogłam znaleźć. Ona kiedyś tam na początku, jak one wyszły, to one były dostępne, bo tam kilka różnych właśnie wersji kolorystycznych, tych mniejszych palet było. A potem jej długo, długo nie było, na stronie Sephory ciągle wykupiona była. I w końcu ją znalazłam w takiej mało uczęszczonej moim zdaniem Sephorze, w której mało ogólnie kosmetyków jest, a akurat ten produkt był. I tak się ucieszyłam, od razu ją wzięłam i od tamtej pory jestem nierozłączna po prostu z tą paletką. I to wszystko. Dajcie znać, czy Wam się makijaż podoba. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za poświęcony mi czas. I dziękuję za oglądanie. Buziaki, pa, pa.